Siema, siema, jestem Rajot Żywy, to jest kończnik z naszej serii Podwórko Kolonisty. Witam was w kolejnym odcinku, podobnie z Krzysztofem, siema. Siemano. Witam również ludzi na czacie, którzy są z nami. Twitch, wiecie od kiedy do kiedy. Piątek, poniedziałek, piątek, 17:02. Znane wszystko jest, wpadajcie, zapraszam serdecznie. Dziś akcyjka fajna, szybciutka i dużo dzisiaj się będzie działo, bo będziemy robić kiszonkę, którą tu widzicie, to jest raz. Będziemy robić żniwa, tam, to jest dwa. Oraz Krzychu będzie robić obornik, to już trzy rzeczy na tym odcinku, jeszcze trochę sobie pougniatam, także dziad się będzie sporo. To co, może bez przedłużania po prostu kurczę Krzychu lecimy, nie? Bo roboty jest dużo, nie? No, trzeba dokończyć, nie? Trzeba dokończyć, bo ogólnie słuchajcie, ludzka, robimy sobie kiszonkę. Sorry, kluczyki pomyliłem. New Holandy ci się pomyliły chyba. Pomyliłem się New Holandy, no. Ogólnie ludzka bardzo dużo tutaj działaliśmy, skończyliśmy sobie jedno pole i drugie, takie mniejsze. Z kiszonką, no i wiecie jak to jest. No i już mamy tu właściwie trochę nasypane, bo prawie 200 tysięcy tej kiszonki. I mówię, ej Krzychu, zawsze robimy tak, że pokazujemy widzom jak zaczynamy kiszonkę. Może pokażemy jak kończymy teraz, nie? Więc oto dzisiaj no. Dla was odcinek, w którym akcję kiszonki kończymy, bo zwykle właśnie mam, zaczynamy ją, nie? Także, no, jedziemy sobie na poletku, tu akurat niedużo w tym roku kiszonki było, a to mnie martwi, powinno być o wiele więcej kiszonki. Dlatego w przyszłym roku dokupimy sobie hektarów, znaczy już pożniemy, dokupimy sobie hektarów. I postaram się, żeby tej kiszonki było więcej, tu też wyśnijcie pole poszło, a my bierzemy się za ten kawałeczek. Plan jest taki, że dzisiaj na odcinku to skończyć i pojechać jeszcze dalej, także no myślę, że damy radę, nie? Okej, okay, ja to sobie tylko jeszcze rułę wystawię. Ty się wysypałeś tam, nie? Tam to co miałeś? No ja mam pusto, nie? Dobra, pasuje. Okej. Okay. No, więc lecimy tutaj, lecę w klapkach, Nike'ach, jakichś tam, New Holandach, nie? No, i jak widzicie, akcyjka jakiś tam spoko sobie leci, trochę tego tu... Nie, myślę, że to będzie maksymalnie 3 przejazdy, nie? 3 nawrotki i tyle. No. 3? No, w sensie 3 kółka, nie? A, no, może... No. Także tu bardzo fajne poletko, bo jest długie i wąskie, więc tam super siada. Ja mam też szczerą nadzieję, że kupimy sobie 7-4 już za rok, żebyśmy mogli sobie tutaj mieć to fajnie połączone, bo to fajne kawałeczek jest i pole pod kukurudzę, jak się patrzy, ewentualnie coś pod kostki, jakiś zbiór, więc to byłoby spoko. No i Krzychu ciągle suszy zęby na 7-5, także ja uważam, że jak kupimy 7-5, to pewnie 7-6 trzeba kupić razem, już połączyć sobie w kubkę, nie? Także to będzie spory kawał pola na pewno dla nas. No i takie raczej tam, nie wiem, rzeczy typu soli, tam będziemy sobie siać, jakieś pszeniczki na zmianę. Kukurydzak już to może na... tylko na ziarno, bo nic innego tam bym nie widział, nie? No, także tak to by wyglądało. I ogólnie słuchajcie, mimo że idziemy ciągle... Mimo że idziemy, zobaczcie jak chcę nagrywać, spoko. Mimo że idziemy ciągle dużo kiszonki i dużo więcej kukurydzy, to cały czas mam malutko krów, więc bardzo możliwe, że niedługo sobie powstanie jakaś obora. Może w przyszłym roku coś fajnego by się przyszykowało. Mam taki fajny projekcik, który by mógł tu pasować fajnie. Jest to obora też pakowa, którą sobie modelowałem i mówię wam, że byłaby naprawdę git, nie? Więc... No kto wie, ale być może coś się pojawić. Pojawi się tutaj. Jeszcze kiedy to dokładnie nie wiem, bo pewnie w przyszłym sezonie raczej jak już. A i też kasę trzeba zaraz stałej. Dać w sensie trochę dochodu, więc na wiosnę będziemy zakładać sobie panele fotowoltaiczne na dom i na garaż. I przypomnę, że dom z tymi panelami powinien dla was trafić tam od huba, bo chcę wydać taką wersję tego domu, który mamy, taką nowoczesną z panelami, jako osobny modzik, bo tamto wiecie, macie takie stare domy i jeszcze wam zrobię taki update tych nowych, nie? Domów, wiecie, jako taki modzik, nie? Więc to byłby taki po prostu fajny reskin z odświeżonym wnętrzem, ale dla osób, które nie chcą grać tego na takich starych dziadowskich domach, nie? Bo ten domek jest naprawdę fajny, nowoczesny i myślę, że on by się spodobał, także jak coś, to takie coś jest w planach robione, nie? Znaczy mam takie coś w planach, więc zobaczycie jak to będzie dalej wyglądać. I odnośnie też nowych rzeczy na mapie, znaczy na mapie, na kolonii. 96% mam, to ja pojadę już, co? Dobra, to jedź, a wiesz, no dobra, no jedź, jedź, ja coś tam sobie w jednej wierzę tam troszeczkę. Jeden przejazd to 100% prawie. Okej, okej, no dobra, spoko. Sobie tak, o, jedziemy sobie. Ja sobie teraz cofnę się ludziska, tej będzie tepnę się do Merlo naszego i tym Merlo troszkę sobie porozgarniamy, bo tu widzicie, Krzysztof będzie miał potem problem z wjazdem. Także my tu na szybkości... O kurde, ale zahaczyło mnie teraz, matko jedna. Jedziemy sobie tu i troszkę to poogarniamy, bo tam wiecie, Krzysztof nie będzie mógł tu potem wyjechać. Ale myślę, że wiesz co, niedługo będziemy robić, chyba będziemy robić to co wcześniej, czyli będziesz cofał sobie z jednej strony, nie? No. Myślę, no jakbyś chciał tą... O kurde. Jakbyś chciał w sumie Krzychu, to już... przejadę jeszcze, nie?
Wiesz co, nie, zrób teraz tak, żebyś sobie tutaj cofał, nie? Może będzie lepiej teraz, bo tam byśmy sobie spali... Z której strony? Od no, kurnika czy tutaj? No nie, tędy, tutaj od drogi. Od kurnika będzie ci źle cofać, nie? A tu już sobie cofnij, wiesz, od tyłu jakby zajść, nie? Tak jak tam robiliśmy. No. Bo to potem, wiecie, jest tak, że Krzychu wyjeżdża i to na przykład rozrzuca w tym miejscu, nie? Które było ubite, nie? Więc nie chcemy tutaj, żeby to się rozrzucało dalej, ja to sobie troszkę podgarnę. A ty, o, właśnie elegancko pod koniec tutaj dojedziesz i będzie git, nie? Mamy taki fajny system. Właśnie myślimy też może nad tym, że może by zrobić, powiedzmy to, jakiś nowy silos, ewentualnie może te dwa silosy jednak zamienić na taki jeden większy na przykład, nie? Też byłoby to spoko na przykład. Uważam, że nawet okej by było. Tylko byłby taki to silos, który miałby na przykład w tym miejscu ścianę, nie? Żebyśmy stawali sobie po prostu pod tył i to też byłoby nawet okej, nie? Więc możliwe, że sobie te silosy poburzymy za jakiś czas, bo i tak wszystkie dwa zapomniamy sobie, nie? Więc wiecie. Ale to wiecie, taki tam na luźno gdzieś tam taki coś mi natchnęło. Bo on się bardzo fajnie ogólnie teraz ładuje, że robi krzonkę w ten sposób właśnie, nie? O! To Merl elegancko po prostu tutaj rozgarnia wszystko, więc naprawdę super sprawa to jest, nie? Merl daje radę tutaj. No. Także dzisiaj ja będę to głównie robić na silosie. Tutaj, bo zwykle robiłem gdzieś tam na odwozach albo coś, a teraz trochę sobie tak pojeździmy, nie? Żebyście mieli też coś ciekawego zawsze, a nie tylko jedno. No, więc takie trochę nietypowe odcinek z krzonki, bo zawsze macie jedno i to samo, nie? No, tu tak widzicie, trochę tam tego żarcia zostało i to wszystko idzie to też w sumie na jedzonko, nie? Także gdzieś tam tego też niewiele jakby było. Okej, okay, zaraz Krzysztof przyjedzie, ja sobie może tutaj cofnę. I będziemy teraz jechać przy razie. No, już jestem tutaj, stoję przy tym, wiesz? Już czekam na ciebie. Spoko. Ty jedziesz tamtędy? Ale zapieprza Krzychu. Jedziesz tamtędy przez to Świernisko, nie? To poletko. Nie, no to tutaj jadę. Ale droga jest 60... specjalnie. Tak, ale przez 68 jedziesz tamtędy, nie? No. No, dobrze, bo tam w sumie nic się nie sialiśmy, nie? Okej. No, to jest śmiało. Ja będę tak starał się GPS teraz wyrównać, nie? Więc będę jechał tak sobie, wiesz. No myślę, że jakoś tam się będzie zmieścić, nie? W miarę. Okej, okay, bo jak sobie wiesz... O, wiesz co, dobra, no, może teraz, żeby nie było... Nie? Tak ci trochę zrobię, to że potem się GPS-a wyrówna, nie? No. Więc sobie tak tutaj elegancko, proszę was, działamy z tym tematem. Kiszonka jak najbardziej leci, fajna jest ta teksturka, kurczę, no ona jest... No fajna, naprawdę, ktoś to pomyślał, ciekawie zrobił, żeby to wyglądało realistycznie, no i to jest ok, nie? Więc całkiem... sympatycznie tak mi się grać, co? Ja sobie muszę zmienić radio. O, czemu nie jedzie? Biegi wypadają chyba, co? Tak, to stary grad. No, ogólnie też będziemy myśleli sobie nad zmianą, właściwie ja już myślę nad zmianą tej sieczkarni, coś większego, szerszego. Bo mimo, że to sobie nawet jakoś tam w miarę radzimy, to jednak fajnie jakby ta akcja szła po prostu szybciej. No i dlatego też niedługo pewnie będzie jakiś zakup, znaczy sprzedaż tego, zakup czegoś nowszego. Także zobaczymy, za ile ta sieczkarnia pójdzie, ale myślę, że no jakieś tam w miarę godziwe pieniądze się do tego zrobić, nie? Jak uważasz, Krzychu? Może ktoś tam jakiś mniejszy rolnik kupiłby, tam pójdzie, nie? No. Może tak. Więc to będzie spoczko. Dobra, no więc nasza seria teraz bardzo mocno stała się taka rozwojówka typowo, bo jesteśmy już naprawdę na którym? 161 odcinek, nie? A chciałbym z tej serii nagrać tak około 200 odcinków, więc co by nie gadać, bliska zbliżamy się do tego coraz szybciej. Ja obstawiam jeszcze max 2 sezony i można powiedzieć, że cel jest osiągnięty, nie? Bo teraz tak nagrywamy około 20 odcinków na sezon, także... Całkiem. A, dzisiaj miałem pokazać, co tam się dzieje na naszej cukrowni, ale sorry, dziś nie ma czasu. Hashtag zapierdziel jest i następny razem pokażę, nie? A myślę, że następnym razem co będziemy teraz robić, bo sprzęgrzonka skończona, obiec skończony, sojki nie ma. To teraz tylko buraki zostały się na kosy, nie? No. No, to spoko. Ja myślę w ogóle, że wiesz co, będziemy można zrobić taki myczek, że z tego pola, który tutaj mamy, siano dać zwierzakom, a z tamtego, które będzie tam to duże pole, nie? Wiesz, tam to 56. No, wiem. To z tego nowego. Można zrobić kiszonkę mały silos na przykład, nie? No. Żeby można tak... Będzie to procent? 8? Gdzie? 8? Co? Dobra, jest. Jest stówka? Okej. Okay. Jest, dobra. Jest. To ja sobie tu wjeżdżam w takim razie do Merlo. Poczekam na Krzycha, teraz przyjedzie pewnie. Mam sobie tylko troszkę pod... łapiemy o to, co z brzegu jest. Jakoś wszystko tutaj ta kolizacja się trochę układa. Ale no już tam niech będzie tak, jak jest, nie? O, jak ktoś miał, może sypać sobie tam, wiesz, no, na tył, nie? Bardziej.
O, akurat Krzysiu sobie dojeżdża. Proszę bardzo. I co sobie tutaj chyba kamerę ustawię? 70. Aha. O Jezu, mgłę ustawiłem. Dyszka, sorry. Tu chciałem kamerę ustawić. 60. 70 musi być chyba, nie? O, tak jest spoko wtedy. No więc Krzyżku sobie tu fajnie cofa. I jak widzicie, tam też fajnie w ogóle wychodzi to, bo w tym miejscu tam się kończy, to akurat tu zaczynamy robić kolejny, nie? Także git. No ale jak widzicie, też obora nie jest jakoś duża specjalnie. Chyba że Krzyżku możemy zrobić tak, że sobie trochę dodamy do tej obory więcej zwierząt. Na przykład, nie wiem, dyszkę, krów więcej dopiszemy sobie w linijkach. Ale do której? Do jednej, do drugiej. A, no można w sumie, nie? Można, można. Ale nie wiem, czy też będzie to tak bardzo realistyczne, nie? Raczej jakbyśmy mieli więcej krów, to musielibyśmy nową oborę stawiać, nie? Albo dostawić. No. No więc też tak, nie? Agro Ursus, siema, witam serdecznie. Dobra, a my to sobie fojowo zaraz łapiemy. A, tak łapiesz tutaj. No może być też tak. No, Merlo w ogóle świetnie sobie radzi na silosie. Naprawdę jest to sprzęt, który nie myślałem, że tak będzie działał. A ostatnio, no widzicie, że tutaj radzi sobie znakomicie, nie? Naprawdę. Tamtą skrzynkę, co robiliśmy wcześniej na tym mniejszym silosie, to zrobił tak elegancko, że mówię, nie no, Merlo jest szefem, jak chodzi o kiszonki, nie? Super sobie radzi, bo właściwie mamy takie tutaj te wąskie. Dawaj silosy. Do Holanda ląduj. Okej. Okay. A, bo tu tam jesteś, dobra. To tylko jeszcze złap, podjadę sobie i zaraz ci tutaj wysypię tą resztę, co mam, bo tam troszkę zostało mi. Okej, okay, idzie? Czekaj. Sypię. Dobra. Mam to, no i dobra, fajnie leci. O, sobie trochę zjedziemy tej strony. Zresztą trochę więcej będzie brało. No, więc na przykład myślę, że w takim poletku tutaj co mamy, to 66, które jest takie bardzo małe i nam się ten ciągnik nie przydaje, to można właśnie tu myślę zrobić na przykład taką obórkę sobie postawić, nie? A może właśnie Krzysiu się poświęcić jakąś większą oborę, bo tam to w sumie jest na 72 sztuki tylko, nie? Ale w sumie 72 sztuki to jest sporo kasy, jakby nie było. No, to byłoby dużo. Bo w sumie ile krów teraz mamy tak naprawdę? W tamtej obórce, którą mamy, zapisuje się gierka. Czekajcie, tutaj mamy ich, o Jezu, to jest tak podliczysz? Nie podliczysz tego chyba. No powiedzmy, że to by było... Jezu, nie chcemy się tego liczyć, nie? Ile tam będzie tych? A pójdziemy sobie zobaczyć, nie? Ile tam jest tych krówek, bo tutaj... nie pokazuje mi w całym kałszedzie, nie? Ile tam jest. No ale jeszcze mamy tutaj owce, teraz mamy kurki i mam już 3 tury kurczaków mamy, nie? Jak coś. I mamy 240 dorosłych kur, które tworzą nam teraz jajka. Znaczy 480 kurek. No. No to kurnik się rozwija jak porąbany, nie? Co chwilę, produkcja, jajka i tak dalej. Pastwisko na 45 jest? O! A nie wiem, czy po tym sobie trochę nie zwiększałem tego, wiesz, że... że było realistycznie, ale możliwe, że masz rację, nie? No za chwilkę zobaczymy tam sobie. Ty, mamy tak w sumie 13 minut odcinka, no tak mówiłem, około 15 zajmie nam tutaj ta kiszonka, bo to jeszcze... raz się przejdziemy i drugi raz będzie już pusto chyba, wiesz? No, chyba tak. No. Może teraz zrobimy sobie raz przerazie, będziemy jechać, nie? Mówię, że możecie zrobić 40 minut pozycji. Aha, okej. Okay. Okej, okay, no zobaczymy, nie? Jak to będzie to wyglądać. Bo faktycznie, jak już tam trochę tych zwierząt by się przydało. Tym bardziej, że teraz więcej tych pól mamy i większe te mamy kawałki ziemi. Także to by się najbardziej nam tutaj pasowało, takie coś zrobić, nie? I co będzie stówka, to jak myślisz? Na tym jednym przejeździe? No ja mam 83%. To powinno być, nie? No, to spoko. No, także planów dużo na tą kolonię, to jest taki fajny sezon dla mnie, według mnie ten 9, bo dużo zmian po prostu na gospo i tak dalej, a już mam szczególnie pomysł na finalny koncept gospodarstwa, gadałem dzisiaj o tym właśnie z widzami i będzie zadaszenie pod belki. 8, 9 i 10. Okej, okay. Zadaszenie pod belki będzie również zadaszenie, w sensie tutaj pod te belki i będzie również zadaszenie pod, na gospodarstwie, nie? Bo tam też brakowało tam trochę miejsca, nie mieliśmy co można robić, więc tam to właśnie wykorzystamy sobie tam takie te tereny na gospie i w końcu jakby będzie tam takie bardziej użyteczne, bo nawet ostatnio wiedziałem, że Krzysztof jak jechał, to nawet nie wie, że tam koło silosu, tylko sobie po prostu pojechał naokoło, nie? I to jest takie najbardziej naturalne, nie? Taki odruch, więc właśnie mówię, że chyba będziemy musieli po prostu pójść to bardziej w tamtą stronę i troszkę tam przebudować niektóre rzeczy, nie? W sensie tam te drzewa co mamy, powycinamy sobie i tam co innego po prostu wstawimy, nie? Także to zobaczycie już niedługo pewnie. Myślę, że tak dziś na wiosnę raczej będzie taki ostatni moment, kiedy będziemy gospodarstwo przebudowywać, a potem to już tylko
No właściwie nic za bardzo takiego na gospie się nie będzie działo, tylko w większości będziemy w pole i w maszynę, nie? Mhm. No, ale też sobie kurczę. Teraz mówię, że właśnie mało pieniędzy, bo dlatego, że zwierzaki nam rosną. A czekaj, już odjadę, czekaj, nie ten bieg. Zwierzaki nam rosną cały czas, więc na jajka na razie jeszcze póki co tak nie możemy narzekać, bo nie ma ich za wiele, nie? Owce też rosną, więc cały czas coś tam potrzeba. No i niedługo ta akcja, kurde, z tymi cukrami, nie? Już tak się mogę doczekać. Mamy naklejki nowe wybite na opakowania cukru, także wam mówię, nie? Będzie ogień. Więc skoro ty się tutaj ładujesz, to może ja sobie przejdę tutaj. Przejdę się do New Hollanda. No. No się już ustaw, nie? No i się już tam załaduje powoli pod ten, przygotuj sobie sprzęt pod owiec, nie? Czy mamy tylko owiec na tym polu zasiany, na 61, czy gdzieś jeszcze? Sprawdź sobie, bo nie pamiętam. Aha, sprawdź sobie, dobra. Nie, dobra, ty jeździ, bo ty się masz hashtag zapierdziel, nie? Więc ja tam nie będę cię zatrzymywać. Ale coś się z YouTube będzie, bo mi ciągle odłącza i podłącza czat na YouTube. Tak? O no. Kurde, zamknąłem klapek, czekajcie. O, dobra. Ale wiesz co, to samo się było na Twitchu też, po południu. Także coś może się ten... Serwer aktualizują. Na YouTube'ku, może. Okej, okay, czekajcie. Tak właśnie Krzychu mówi, żeśmy sobie sprawdzili, nie? Więc sobie sprawdzimy. Nie, tylko to mamy. Tylko to jest jedno pole z owsem. No, także... Ja też bardzo możliwe, że ten owiec w ogóle sprzedam jako pierwszy już, nie? Niedługo. Albo nawet... może w następnym odcinku sprzedamy sobie ten owiec. Żeby kasa jakoś padła i sprzedać trochę spłacić tych chłopaków odbudowy, nie? Bo tam cukrownia się tworzy, a wiecie, kasy na razie nie widzą. Ale mówiłem, że muszą chwilę jeszcze poczekać na siano, bo też mamy swoje prace. I wiecie, no samo cukrownia też jakby nie było, też się nie spłacać nam. Po trochu. Bo będzie produkowała cukier, nie? Ej, możliwe, że w tym roku nie będziemy żadnej ropy, po prostu tylko zajmiemy się jakimś takim mniejszym sprzętem, nie? A no jeszcze w kolejnym roku dopiero tak na poważnie, nie? MTZ-em? Nie, jest, mam inny pomysł teraz. Mam coś fajnego, nie? Jeszcze gorzej będzie? Lepiej, wypożyczymy sobie coś fajnego, nie? Zaufaj mi, ja. Zaufaj da mnie. Tak. Tam już jedzie. Tutti z tyłu pastwisko. Aha, miałem sprawdzić właśnie zwierząt, nie? Cały nie zobaczyłem. O, Krzychu, dojeżdżę sobie. To rozprzedaż pojedziemy teraz, nie? W drugą stronę. No. Okej. Okay. Znaczy, wiecie, tak łapiemy sobie rzeczy zaraz tu, raz tu. Ja bym tak się trochę teleportuje nieładnie i brzydko, ale to dlatego, że po prostu chcę więcej pokazywać, nie? A nie tak, że wiecie. Teoretycznie, jakby mieliśmy na przykład z Krzychem na zestawie, to byłoby spoko, nie? Ale no, farmingu tak trochę nie zagramy teraz tego. O, sorry. Nie zagramy tego farmingu, bo nie mamy tej kubotki, nie? Zainstalowanej. Musisz Krzychu tą kubotkę ogarnąć, nie? Kubotka super sprawa jest. Tak, ale droga. Czy ja wiem, czy droga? Ile kubota kosztuje ludziska? To jest sprawdzenie Stand Gaming, po jakiej cenie jest kubota? Kubota pak. Bo tam są właśnie już, wiesz, miałbyś wtedy... Moglibyśmy sobie dwóch jeździć, nie? W tych maszynach. No. Ale to i tak trzeba jakoś ten... Na wszystkich modach działa od razu. Znaczy, mamy tu takie mody, na których działa, nie? No. Na klasie z tego co wiem jest chyba ten modzik. No, szczarniemy, wiadomo. Ale zawsze, nie no też jakby co to możemy dodać też to zawsze, nie? Sobie. No to jako dobry szef możesz mi kupić wtedy. A, właśnie, jako dobry szef. Ja teraz inwestuję w gospodarstwo, nie mam też na pieniędzy takie rzeczy. No. Nie, no ale no co trzeba pomyśleć na tym, nie? Tak całkiem szczerze, bo to zawsze to was fajnie. A, to sobie tutaj jeździsz. Po tych tych. Tak. A możesz no tutaj, po no. tych. Możesz po tych chwastach jeździć, no nie ma problemu. Zasiadać, ale masz tylko chwasty. Tak, jest tylko chwast, to możesz to poubijać jak najbardziej. Okej. Okay. No to jeszcze będzie jeden przejazd, tylko drugą stronę. Także to nam zaczku myślę wyjdzie. Brak w magazynie kubotki na instancie? O kurcze. No to ale kłódki problem się zawiera, nie? Kończymy tę nierównowalkę. O czym mówisz, Skylarz? Tutaj. Oho. Jak to się teraz, jak jest wszystkie alerty i tak dalej powłączane, kiedy jest odcinek, wiesz, bo to bardzo przeszkadzało i wybijało ludzi oglądających na YouTubie z imersji, nie? Więc jak tak nagrywam to, jeżeli ktoś wysyła tam powiedzmy bica czy subuje, to też jakby to nie wyświetla się dopiero potem, nie? Wreszcie Green kupił suba, też nie wyświetliło, więc też tak. Momentami tu różnie bywa. Cisza na czacie? Cisza, no.
ciszę. Trochę cisza. Ludzie siedzą, oglądają. W ogóle jakoś tak teraz na spokojnie się zrobiło. Ale listopad to myślę taki dobry moment jest, bo jeszcze jest mało ludzi. Ja myślę, że w tym czasie postaram się siąść do modeli mocno, nie? Żeby ten szpaków skończyć już serdecznie. Jak tam procentowo? Ja mam 93,4%, to ja pojadę. No dobra, jedź, jedź, jedź. A to się tylko odwrócę, to trochę tam złapię sobie tego. Będzie git. Minut odcinka mamy 20, aha, czyli dzisiaj tak w sumie nie wiem, czy zaczę pobijać, ale choć padę, może wam trochę pokosić. Tam pole nie jest duże, jak jest za specjalnie. Więc wiecie. A to już są pobijane, także. O, akurat krzywo sobie jedzie, to ja może mu tutaj zjadę z miejsca, żeby się spokojnie wykręcił. Wypadł z baru. Bar niedzielny. Proszę bardzo. Ale spoko, bo już mi się podoba ta seria, że teraz tak, znaczy też teraz nagram odcinki, wiecie, bo mam dużo do roboty. Jeżeli będzie jakieś takie, wiecie, siewy czy coś tam, to nie ma co wam tego pokazać specjalnie. Pewnie jeszcze odcinek siewów będzie jeden, ale tylko jeden postawiam, że siewów. No i potem wiecie co jeszcze, no bym na pewno chciał wam pokazać, jak wygląda się na kosę na tamtym nowym polu, no nie? Bo to byłoby spoko. Także tam by na pewno było fajnie. Tu w sumie jest to krzychu, może na tamtym nowym polu zrobimy sobie żarcie dla krówek, a... Znaczy, siano, a na tych zrobimy sobie kiszonkę, nie? A, no, no, no. W sumie tu się pewnie kończy, więc ja też jeszcze potem poubijam. O kurczę. Bo to nowe to jest największe, czy... Tak, nowe jest największe, no. To stare. No. Proszę, wiem, czekaj. No tu jest hektar 67, a tu mamy 07, 039 to będzie 1 już powiedzmy, 5 i no to jest 2, nie? No to co mam jest większe, znaczy tutaj to, nie? Z tych 4 pól zbijane to jest jedno większe, nie? Dobra, jestem. Spokojnie. Dobra. Palam sobie GPS-a i jadymy, nie? Cześć chłopci, witam serdecznie. Tak, jeszcze nagrywam, no 20 minut odcinka jest, nie? Ogólnie widzowie tutaj na czacie nie lubię, kiedy gram odcinki na streamach, bo tracą content streamowy teoretycznie. Ja to rozumiem i słuchajcie, ja wam obiecuję, że jak się skończy Kolonia, seria z Kolonii, to nie będziemy już chyba za bardzo robić odcinków nagrywanych na żywo, nie? W sensie będę miał trochę więcej czasu, żeby robić sobie to poza live'ami, nie? Także jak coś to live będą live'ami, odcinki odcinkami i Polska będzie Polsko, nie? Także to się nie martwcie o to, to powróci sobie do starego trybu, nie? Mówiłem Grimatowi, tak, w pewnym się tego suba, nie? Że tam wiesz, że się nie wyświetliłeś, nie? Tak, a Polska będzie Polsko, to co mówię, nie? No. Ty, bo tu jest zasiany jęczmień? Na tym poletku obok? Nie, tu nic nie ma. Znaczy, jest coś zasiane, nie? Ale nie wiem, co tam jest zasiane. Bo jest tam jęczmień. To jakbyśmy sobie na przykład to poletko dzisiaj, wiesz, czy kupili przez tam przyszłości niedalekiej i też mogli zasiać jęczmień, no byśmy mieli fajny kawałek poletka, nie? To wiesz, byśmy się... Aha, ty mówisz o tym tutaj, sprawy. Tak, dobra, tak, ten co obok jest, no? No, no, no. Możliwe, że to byłoby git, nie? No. Maślanka, jak najbardziej, że możesz ze mną zagrać. Oczywiście, że tak, gramy na seriach, na serii PGR z widzami, więc zapraszam pszenica na stream po prostu. Co? Pszenica. A, no to mamy też pszenicę, nie ma problemu, nie? Można się siać pszenicę, także luzik. W sensie na polu jest, nie? Mhm. A mam piękną grafikę? A, dziękuję bardzo, czyli wam się tak podoba ten shaderki. Cały czas coś tam wiecie, mają spróbować tych shaderek, żeby były coraz lepsze. No ale nie zawsze to też wychodzi, nie? Moja lepsza? Każdy lubi to, co lubi, nie? Mi się moja podoba, ale mimo, że to tak nie jest ten mój ideał, który miałem kiedyś, no nie? Ale dojdzie ja do tego... Ja tam. No tak, Krzychu ma najlepszą. Krzychu ma to oświetlenie z garderoby, nie? Wiecie. Nie, ja mówię o tych, o shaderach. A, shadery, no tak, no to... Okej. Okay. No, więc okej. Okay. No i oficjalnie zakończyliśmy sobie kiszonkę w tym roku. Super sprawa. Więc ja już tutaj się rozkładam, składam się właściwie i wracam na gospo. Polem sobie wrócę, krzyku to będzie, że zaraz nie wyprzedzę pewnie, nie? No. Jest w rusterku, widzicie go? Patrzcie. No. A, i słuchajcie, znaleźliśmy się w końcu ciągnik na nasze gospodarstwo, które będzie chyba... zamianą za Masaja. Także oficjalnie jest. Krzychu wiesz, o którym mówię, ale nie mów to dla widzów, nie? Co? Co widzimy? No ten dzisiaj co widzieliśmy u streamera jednego. Pamiętasz?
Zapomniał. Czekaj, czekaj. No. Zapomniał. To dobra, to jak się nie pamięta, to lepiej, bo się nie wygada, nie? Ale mamy fajną maszynkę, która będzie dopasować i krzyżyk, chciał już od dawna, ale ona nie była dostępna jeszcze nigdzie. Więc będzie to spoko też alternatywa dla... No dla nas będzie będą spoko pasować to, nie? Także to zobaczycie sobie już niebawem. No ale to mówię, że... To nie Renato DMST? Nie tego pobierał. Nie, to nie to! To tamto to było zepsute. Nie o tym mówię w ogóle. Dobra, kończę sobie tutaj to. Ja krzyżyk sobie przejdę dalej. Tam rosy po prostu ja sobie potem już porozgarniam gdzieś, nie? No to. Okej. Okay. I co, ty bierzesz zabornik, nie? No, no, no. Ale New Holland bierzesz jeszcze czym? A po prostu kuszonkę mogę poubijać. A, jak też to poubijaj. Tylko, o, no w sumie mógłbyś tak wyrównać fajnie ten silos i byłoby spoko, nie? No. No, no, no. O, a ten zestaw co masz, weź mi przywieź na pole teraz, co? Na pole? A, bo ty jedziesz kombajnem. No, ja kombajnem miałem dawać teraz właśnie, nie? Dobra. Wiecie, jest nas jeden z pierwszych owsów tak naprawdę i malutko tego to mamy. Patrzymy sobie też spiskę na kolejny rok, jak to zapisałem. I owsa będzie kilka pól. Więc ten pierwszy chcę tu właśnie pokazać, jak to wygląda, także za chwilę sobie zobaczycie ten owiec, jak się kosi. Jestem też ciekaw w ogóle, ile będzie go planować, bo ponoć planuje go mało. Ale jest on dobry, jeżeli chodzi o słomy, nie? Także git. Bo my tą słomę sobie będziemy gdzieś trzymać i może nawet gdzieś tam, nie wiem, albo sprzedamy sobie gdzieś coś. Zobaczymy, jak to będzie tam szło, nie? Okej. Okay. Nie, no, te siederki są strzone po prostu pod tego New Hollanda, nie? Stańcie sobie na siedlisku, nie? O, dobra, możesz tak, okej. Okay. Ja to sobie podjadę tam, nie? Jak mi będzie trzeba. Dobra. Czacie, tylko sobie muszę podłączyć kable. Dlatego trzeba wysiąść. Okej, okay, wszystko trybi. Więc sobie zasiadamy. Nie jak to w ogóle to motowito ustawić. O, się wpierdzieliłem. Ten łowis. No, siederki ładnie wyglądają. Ogólnie mi się te siedery podobają, nie? Więc wiesz, jakby spoczko, że tak to działa sobie. Czy ja to będę sypać? Bym chciał teraz... O, właśnie, schowamy sobie. No, i niech będzie leci to wszystko w słomę. Właśnie jak to ludzie z tym w końcu, to dobrze sypie, czy słabo sypie ten owiec, nie? Bo ja tak jestem przekonany do końca tego owsa i tak dlatego was pytam, nie? Jak sytuacja wygląda z owsem tutaj. Jakbyś też mógł, to już nie przykrywać silosu, nie? No, no, no. No, więc będzie git. Cześć, dekapka, witam, witam. Może sobie to jeszcze ustawię. Wykryjemy sobie szerokość. O, i zrobimy sobie GPS-a, nie? Ja mam z filtrów, mam z reshade'a i oświetlenie po prostu, nie? Więc to taki miks mój, nie? Ale miałem kiedyś lepszego miksa, nie? Naprawdę. Porobiony boss, dzięki za follow tutaj. Bardzo miło. Ej, na jednym przejeździe tak 17%, niedużo, faktycznie. Będzie tutaj mało tego owsa. Ciekawe, jaka ta scena w ogóle jest, nie? I Alanek, dzięki za follow. O, przy okazji. Ty, jakoś tak ludzi nie ma na kolonii. Puste są te. No, puste są normalnie, gościu, ulice, nie? Ciekawe dlaczego. Masz jakiś wypadek albo drogę nam odcięli znowu? Może. Ja nie wiem, kurna. Jakie masz pyłordy do kierownicy? Normalnie można mówić ten. To co chcesz powiedzieć, nie? Jakie mam, to mam standardowe. Od kierownicy. Ten od kierownicy, nie? Te, które są standardowe, nie? I kupiłem sobie no, koła no, tego. Tak, G29 mam. Znaczy, teraz... Ja bym miał teraz Mastera, to byś mógł sobie wymienić na przykład na pedały jakieś lepsze, nie? No. Lepsze te, ze sprężynami czy coś tam. No tak, tak, tam faktycznie jest coś. A tu jest taki set cały, nie? Więc wiecie, ale no, w każdym razie na razie nie gram na kierownicę, nie? Gram sobie po prostu na klawiaturze. Mam detekt od kiery, nie? Póki co. Więc... tak potrzebuję kilku miesięcy sobie, może miesięcy nie, ale kilku tygodni na to, żeby grać bez kiery. Bo wiecie, grałem 2 lata cały czas na kierownicy, nie? I to było trochę uciążliwe, nie? A tak sobie wchodzę, po prostu siadam, pyk, cyk, fu, wiecie, tobiasz mi elegancko tutaj działa, w sensie tobie i tracker, nie? No i wiecie. Jest jakby tutaj fajnie, bo sobie tego siadam przed komputer i to wszystko już mam, nie? A z kierownicą jest tak, że to podsuwa, ja to podpinę, ja to tam coś rób, nie? I wiecie jak to jest, nie? Różnie to może gdzieś tam to sami wyglądać, okej. Okay. Dzisiaj chyba nie skończymy tego poletka tutaj kosić, no ale trudno. Coś tam może jeszcze kółko zrobimy, dojedziemy do końca. Bo widzę, że sporo tutaj tej akcji. Trochę nam się skrzynku zaczęło, myślałem, że pójdzie szybciej. Zważywszy na to, że już tam sobie raz objechaliśmy. No ale trudno, nie? Jakby to tam mniejsza o to.
takie dłuższe odcinki też w sumie dla was można robić, bo teoretycznie macie odcinki z 2 dni z podwórka kolonisty. Pamiętam, jak jeszcze były daily, to były po 20 minut. Ale to chyba też tak trochę za dużo tego, nie? Też zauważyłem, że odcinki trochę mniej się teraz oglądają, bo wiadomo, że wchodziły większe maszyny, a wam się bardziej podobały te maszynki mniejsze. Także spokojnie, seria z malutkim maszynek jeszcze wróci sobie na kanał, na pewno. I myślę, że przez jakiś czas jeszcze będzie prowadzona równolegle z kolonią, po prostu. Także o to się nie martwcie. Może, jak to oglądacie, w sumie ta seria już pewnie powstała, nie? O, to da wam takiego lekko zlikuje, nie? Więc tu macie też taki plucik, bo nie wiem, kiedy seria w sumie, kiedy ten odcinek wychodzi, ale gdzieś na pewno... No, może być tak, nie? Bo trochę to na zapasie się nagrywa, więc... I'm sorry bardzo, ludziska, nie? Jak nie możecie, to uciekli? No tak, tak, ale no wiem, bo po prostu ludzie z farminga bardzo wolą, bardzo lubią oglądać takie malutkie maszynki, nie? Te duże trochę średnio ich kręcą, więc no widzę też to pasarii z osady. Na osadzie mamy się duże sprzęty i tam często viewsy nie robiły 3000, kiedy na kolonii robiły wtedy podychu, nie? Także to jest taka rzecz, że rozumiem, jak to działa. Cześć Maciek, witam. Dobra, więc co? Chyba sobie zrobimy tak, że wysypiemy sobie to, co mamy tutaj na tym. Na kombajnie, więcej tam już dalej nie będę jechał. Dojedziemy sobie do końca tylko. I za chwilkę pojadę sobie dalej kosić, a z wami się tutaj pożegnam. Ja też pewnie, to wiecie, ludzka, sprosuję na spokojnie, zwiodę sobie to wszystko już na gospo. Więc wam tego nie będę pokazywać, a my się pewnie spotkamy kolejnym razem już na albo akcji Sianokosy, albo na akcji z burakami, nie? Także będzie sprzęt wypłaczany pewnie trochę mniejszy, bo jednak myślę, że zrezygnujemy sobie z ropy. Ropa będzie na endgame, nie? Okej, okay, dobra. Tak tu się kończy to wszystko. Ja sobie kończę odcineczek, ale mam koment na Romanych dużo. O! Więc dzięki za uwagę, trzymajcie się do końca odcinków, no i cześć, pozdro. Na razie, papa! Siemano.